studiu Radiofony gościmy atakującego AZS-u Częstochowa, Pawła Adama Itisa, który zamienił olsztyński AZS na ten częstochowski. Witaj, Paweł. Dzień dobry, witam. Za wami już miesiąc treningów. Jak odnajdujesz się w nowym zespole? Bardzo mi się tutaj podoba. Atmosfera jest bardzo sprzyjająca. Poznaliśmy się już z chłopakami. Już niedługo, myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć jeszcze taką wspólną integrację. Także bardzo wszystko fajnie przebiega i jestem bardzo zadowolony. Co zadecydowało o tym, że wylądowałeś właśnie w AZS-ie Częstochowa? No, trzeba tą tradycję kontynuować. Na początku 4 lata temu wylądowałem w AZS-ie Politechnika Warszawska, później AZS po 2 latach AZS Olsztyn. No i teraz AZS Częstochowa, nie? No właśnie zauważyłem, że jesteś akademicki chłopak. Cały dokładnie. Czas to AZS z przodu musi być. Chyba już więcej zespołów w Plus Lidze obecnie nie ma. Dokładnie. Także no co, będę musiał to zostać na wiele lat. Nie no, śmieję się tak naprawdę. Co zadecydowało? No myślę, że dalszy rozwój. No. Na pewno jakieś tam warunki sprzyjające to, że tu jest też lokalizacja Częstochowa jest blisko mojego domu rodzinnego, bo ja pochodzę z Jaworzna. Osoba trenera Michał Bąkiewicz również zadecydowała tutaj o tym, że tutaj się znalazłem, bo słyszałem naprawdę bardzo wiele pozytywnych opinii o trenerze, także no nic, ja się chcę rozwijać, chcę iść dalej do przodu i mam nadzieję, że właśnie razem z zespołem tutaj zrobimy fajny wynik w tym sezonie. Masz w pamięci mecz AZS-u Olsztyn z AZS-em Częstochowa w Olsztynie w tym sezonie, gdzie zdobyłeś 20 punktów bodajże i zostałeś MVP. Tak, pokonaliście nas wtedy 3-1. Tak, udało się, to był ważny mecz dla nas tak naprawdę, bo wtedy mieliśmy chyba dwa mecze w plecy i tam prezesi też nam jakby, można powiedzieć, zrobili takie założenie, że no niestety teraz musimy zacząć wygrywać po tych dwóch porażkach, także to był ważny mecz dla nas, było też sporo stresu, mieliśmy presję nałożoną, także cieszyliśmy się z tego wygranego meczu. A ty jeszcze dołożyłeś nagrodę MVP. No i się udało tutaj właśnie zdobyć MVP, także... Takich dobrych występów oczywiście życzymy ci teraz w częstochowskim AZS-ie, abyś jak najwięcej punktów zdobywał i tych statuetek MVP również troszkę zdobył. Klub dzisiaj potwierdził kolejne 2 transfery, 2 Ukraińców, z czego jeden atakujący, Aleksandr Grebeniuk. On będzie twoim rywalem. Czy już można coś powiedzieć, jak się zapatrujesz na ten pojedynek? No jeszcze nie rozegraliśmy żadnych gier kontrolnych tak naprawdę, ale no, chłopaki bardzo fajnie sobie radzą na treningu. Widać, że mają jakiś tam bagaż doświadczeń, technika również u nich występuje na poziomie nieprzeciętnym. Także no myślę, że będziemy trenować, wiadomo, no to jest na razie okres przygotowawczy, jesteśmy w ciężkim treningu, mamy ciężką siłownię, więc myślę, że powoli wszystko będziemy kreować, nasza gra będzie wyglądała coraz lepiej. Ta kadra powoli się krystalizuje. Nie wiemy, czy jeszcze jakieś transfery są przewidziane. Jak myślisz, czy jesteś już w stanie teraz stwierdzić mniej więcej, na co was będzie stać w tym sezonie? Na co nas będzie stać, to my będziemy pokazywać na boisku tak naprawdę, co będziemy prezentować naszą grą. Jeśli chodzi o kadrę, to tak mówię, no, że tutaj jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Może będą jeszcze jakieś niespodzianki, może nie, zobaczymy. To nie pytanie do mnie, także bardziej tutaj właśnie do prezesa. A jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało w sezonie, no to tak mówię, jesteśmy bardzo młodym zespołem. I tutaj na pewno duch walki będzie decydował o zwycięstwie, o tym, jak będzie się toczyła gra. I ja tutaj mogę tylko obiecać to, że jeśli na boisku zostawimy serce, to jestem spokojny po prostu o wynik. Jeśli o ciebie chodzi, w poprzednich latach bywało różnie. Raz byłeś podstawowym zawodnikiem, czasami wchodziłeś z ławki. Czy twoim celem jest być liderem AZS-u w tym sezonie? No chciałbym, zrobić wszystko, żeby po prostu pomóc drużynie i żeby pomóc drużynie jak najlepiej, żebyśmy się zgrali z chłopakami, zrobię wszystko, żeby po prostu dołożyć tą cegiełkę do zwycięstwa. Wspomniałeś, że jeszcze nie graliście żadnych meczów sparingowych. Już tutaj rozmawialiśmy sobie, że od września, praktycznie cały wrzesień i cały weekend będziecie rozgrywać mecze sparingowe. Dokładnie, tak to właśnie wygląda. Teraz cały sierpień mieliśmy okres przygotowawczy, mamy dalej. Jesteśmy w ciężkim treningu i już teraz powoli zaczynamy właśnie takie gry kontrolne, sparingi, mecze towarzyskie. Już teraz właśnie w sierpniu jeszcze mamy tam parę takich wewnętrznych gierek. I od września rozpoczynamy już takie właśnie sparingi oficjalne. Będzie między innymi memoriał Arkadiusza Gołasia, będzie memoriał Ambroziaka w Warszawie, także będzie parę fajnych turniejów, na które zapraszam już teraz. No na pewno takie sparingi będą wam potrzebne. Ja zapytam jeszcze ogólnie o atmosferę w drużynie.
Atmosfera jest bardzo sprzyjająca, także dogadujemy się z chłopakami, jest fajnie, bo to właśnie zależy od tego, jak my będziemy wewnątrz. Jeśli będziemy naprawdę zgranym kolektywem, to żaden przeciwnik nam nie będzie straszny i właśnie do tego zmierzamy, żeby po prostu, żebyśmy razem tworzyli fajny kolektyw, byli zgranym zespołem. Teraz już na zakończenie odejdźmy od tej siatkówki. Miesiąc w Częstochowie spędziłeś, jak oceniasz to miasto, czy zdążyłeś już coś zwiedzić? Zwiedziłem Jasną Górę, czyli standardowa kwestia. Tak jak mówię, mamy dwa treningi dziennie, więc też to za bardzo nie ma gdzie wychodzić. Częstochowa o tej porze jak na razie jest bardzo ładna, wszystko mi się... Jak zdążyłeś zauważyć, dużo pielgrzymów. Dużo pielgrzymów, tak. Są teraz właśnie ten okres, gdzie szczególnie jest to nasilone, także... Za chwilę się to pewnie uciszy i będzie spokój. No. Wszystko, nie, bardzo, bardzo pozytywne miasto. Wszystko oczywiście przed tobą, dopiero miesiąc, także mamy nadzieję długie miesiące z uśmiechem na twarzy spędzisz tu w Częstochowie, grając w drużynie AZS-u Częstochowa, czego oczywiście ci życzymy. Moim gościem był Paweł Adamaitis, atakujący AZS-u Częstochowa. Dzięki wielkie za Dziękuję rozmowę. Bardzo.